Dzień dobry Państwu. Mam przyjemność oddać głos panu Andrzejowi Wodeckiemu, który reprezentuje Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, co Państwo widzą oczywiście z programu naszego spotkania. Natomiast tematem seminarium, bo nie wystąpienia, tylko jak przypuszczam, bardzo później intensywnej wymiany opinii, jest superinteligencja, to znaczy coś, co w jakiś sposób jest spojrzenie w przyszłość, to znaczy nie tyle, co nas czeka, bo nie jest pan w charakterze wróżbity, czy jak to się nazywa, fortune-teller, tylko właściwie kogoś, kto może nam pokazać, w jakiej rzeczywistości żyć możemy w sensie właśnie obowiązującego czy tematu, który mamy, czyli rozwoju edukacji, co nas czeka jako wykładowców, pracowników uczelni, a jednocześnie osób, które też cały czas się uczą. Panie doktorze, pańskim. Dziękuję bardzo. Głos, dziękuję. Dzień dobry Państwu, jeszcze raz bardzo dziękuję za podjęcie tego ryzyka. Spędzicie ze mną godzinę, mam nadzieję, że spędzicie do końca, w momencie, kiedy równolegle toczy się kilka sesji i będzie kilku mówców, którzy będą na pewno mówili o bardziej praktycznych rzeczach niż ja. Dlatego, że dzisiaj chciałbym po prostu spojrzeć daleko w przyszłość, chociaż może się okazać, że nie tak daleko. Dotkniemy tematów związanych z szeroko pojętą superinteligencją. Zanim przedstawię agendę, oczywiście tak jak pan profesor wspominał, temat jest na tyle nośny, że bardzo chętnie chciałbym z Państwem na ten temat porozmawiać. Tu się pojawia kilka, myślę, dość inspirujących tez, pytań, tak, dotyczących też w ogóle roli edukacji przyszłości. Także traktujmy to jako rozmowę po prostu otwartą, formułę otwartą. Nie jest nas za dużo, dlatego myślę, że przestrzeń sprzyja. Proszę Państwa, przed agendą powiem troszeczkę o kulturowych uwarunkowaniach. Superinteligencja jako taka pojawiła się przede wszystkim na początku w literaturze science fiction, w książkach Asimowa czy w filmie, tak jak tutaj Państwo widzicie, HAL, komputer HAL z Odysei Kosmicznej Stanleya Kubricka, także do kultury masowej stosunkowo wcześniej zaczęła przenikać. W pewnym momencie pojawiały się jego pierwsze zajawki takie realne, w momencie kiedy Deep Blue, komputer IBM-a, wygrał z Kasparowem w 1997 roku, o ile pamiętam, tak? To już wtedy się ludzkość mogła czuć lekko zaniepokojona, chociaż to wcale nie jest superinteligencja jeszcze. Całkiem niedawno pojawiła się kolejna przełomowa sytuacja, to znaczy komputer IBM Watson wygrał w takim teleturnieju Jeopardy, w takim teleturnieju typu Koło Fortuny badającym ogólną inteligencję. Uwaga, pracował całkowicie offline, to znaczy bojąc tylko i wyłącznie o własne dane lokalne na dysku, musiał interpretować przez rzeczywiste pytania, rozumieć się, odpowiadać i wygrał z człowiekiem w dziedzinie już tak naprawdę ogólnej inteligencji. Mamy, tak wygląda IBM Watson, tak? O nim troszeczkę sobie powiemy za chwilę. Mamy samochody, które autonomicznie jeżdżą po ulicach, Google Self-Driving Car po prostu jest dopuszczony prawnie do ruchu już w kilku Stanach Zjednoczonych. Wsiadamy, mówimy krakowskie przedmieście 15, wiezie nas bez względu na to, co się dzieje na ulicy. To jest też quasi-inteligencja. Mercedes przetestował na autostradach niemieckich już przetestował realnie ciężarówki, które wyglądają w ten sposób od środka. Ten człowiek już jest tylko symbolicznie, żeby związki zawodowe, podejrzewam, nie zablokowały projektu. To już się dzieje, tak? To nie jest jeszcze superinteligencja, to, o której chciałbym powiedzieć. To super, to będzie naprawdę super, zaraz zobaczycie. Tak? Aha, jeszcze w szpitalach już się pojawiają się takie roboty Panasonica, one na razie tylko rozwożą pigułki, tak? Rozdają leki, przewożą różne rzeczy, natomiast już powoli też zastępują pracowników fizycznych, tak jak zresztą domyślacie się, komputer może wyprzeć zawód kierowcy. Natomiast zaawansowane techniki, tak zwane prediagnostyki medycznej, zwłaszcza w obrazowaniu medycznym, powoli zaczynają zastępować również radiologów, czyli taki typowy zawód ekspercki, tak? Czy radiolog, zdawałoby się, zawód wymagający dużego doświadczenia ludzkiego, w którym maszyna go nie może zastąpić, okazuje się być często lepszy w diagnozie obrazów rentgenowskich niż człowiek. Tak więc zobaczcie, maszyny zaczynają już wypierać nie tylko pracowników fizycznych, ale również ekspertów. To jest stan na dziś. Proszę Państwa, o czym chciałbym dzisiaj opowiedzieć? Po pierwsze chciałbym opowiedzieć o tym, co może oznaczać ta superinteligencja, w jaki sposób może się objawić, tak? Następnie krótkie podsumowanie tego, kto jest mocniejszy, człowiek, maszyna w obszarze hardware'u i software'u, jako taką podstawę do kolejnego punktu ścieżek dojścia, czyli tego, w jaki sposób może dojść do objawienia się tej superinteligencji. Następnie powiem sobie, kiedy ten etap
możemy osiągnąć, jaka będzie kinetyka z jednej strony dojścia struktur do poziomu inteligencji człowieka czy cywilizacji, a z drugiej strony przekroczenia drastycznie rzędu wielkości tej inteligencji. Tak? Jest kilka scenariuszy, które będę chciał przedstawić. Powiedzieć, zastanowić się wspólnie, to już jest część dyskusyjna, tak? Co to może znaczyć dla ludzkości, w szczególności co robić w tej chwili. To jest ten aspekt konkretny, który chciałbym sprowadzić no, tu i teraz, tak? To znaczy, co my jako ludzie możemy z tym zrobić, zwłaszcza jeśli chodzi o edukację. Mam córkę 15-letnią, wiem, że zderzy się z maszyną, zastanawiam się, co jej zasugerować, bo nie, ja jej za niej życie nie przeżyję, tak? Natomiast jakieś tam sugestie mogę jej powiedzieć. Także to pytanie, co powiedzieć 15-letniej córce, myślę, że na koniec tego seminarium sobie po prostu spróbujemy wyklarować. Proszę Państwa, tę prezentację ona jest bardzo mocno zainspirowana i w dużej mierze oparta o genialną książkę profesora Nicka Bostroma z Uniwersytetu Oxfordzkiego, wydaną przez Oxford University Press kilka miesięcy temu, chyba z 4 czy 5 miesięcy. To jest stosunkowo świeża pozycja naukowa, to znaczy taka, w której przy każdym akapicie macie jeden przypis co najmniej naukowy. Także tak jak w porządnej książce naukowej, 1/4 przypisów jest. Jedna czwarta książki to przypisy naukowe, bardzo polecam. Książka jest syntetyczna. Powoli jej się czyta, natomiast genialna, po prostu dosłownie genialna, także nie boję się tego sformułowania użyć. Oczywiście zachęcam do tej lektury. Proszę Państwa, dobrze. Superinteligencja. Cóż ona może znaczyć? Nick Bostrom w swojej książce definiuje ją jako pewien system o umiejętnościach poznawczych znacząco przewyższających ludzkie, ale uwaga, i to jest bardzo ważne doprecyzowanie tego, taki w obszarach praktycznie wszystkich, które pokrywały w tej chwili umiejętności poznawcze człowieka. W tym sensie Deep Blue, komputer, który wygrał z Kasparowem, nie jest superinteligencją. On przekracza umiejętności człowieka w szachach, ale to jest jedna dziedzina, nie przekracza we wszystkich. Tak? Superinteligencja to system, struktura, która przekracza te umiejętności poznawcze człowieka wiele rzędów wielkości we wszystkich obszarach poznawczych, w których po prostu funkcjonujemy. Dobrze, tak sobie to zdefiniujmy. Jakie mogą być formy tej superinteligencji? Taka superinteligencja może po prostu być szybka, może być tak zwaną inteligencją zbiorową, bądź może wnieść nową jakość. Teraz przybliżę te trzy definicje, bo to jest baza do kolejnych później naszych rozważań. Szybka inteligencja to taka inteligencja, która działa tak sprawnie jak człowiek we wszystkich obszarach, tylko że rzędy wielkości szybciej. Tak? Czy nie wnosi nowej jakości, po prostu jest szybsza. Teraz można by sobie zrobić taką symulację, gdyby taki komputer, struktura, cokolwiek, czy nawet struktura biologiczna była 10 tysięcy razy szybsza od nas, no to cóż, napisałaby doktorat w jeden weekend, w jeden dzień tak naprawdę, w jeden wieczór, jakbyście sobie przerobiłem te przeliczenia, tak? Spadająca filiżanka ze stołu dla niej spadałaby kilka godzin, a książkę czytalibyśmy w kilka sekund. No to jest tylko taka różnica, tak? Jesteśmy w stanie zdecydowanie szybciej po prostu pewne rzeczy zrealizować. Inteligencja zbiorowa to jest troszeczkę inny przejaw. To można by sobie wyobrazić, że to jest pewna struktura, w której mamy umysły dorównujące umiejętnościom człowieka, niemniej tak szybko, dobrze ze sobą skomunikowane, że potrafią wygenerować nową jakość. Takie struktury byłyby bardzo dobre w realizacji problemów, które łatwo zrównoleglić, to znaczy rozdzielić na problemy cząstkowe, po czym każdy z tych umysłów mógłby zrealizować taki, rozwiązać ten problem i powrotem scalić w pewną nową jakość. Metoda MapReduce, nomen omen używana przez firmę Google. Jakość, z tym jest problem. To jest jeden z najważniejszych problemów. Taka superinteligencja może być też po prostu jakościowo różna od tego. My nie potrafimy sobie wyobrazić tego, jak mógłby myśleć, funkcjonować, czuć, w jakich obszarach poruszać się inteligencja znacząco przewyższająca nasze umiejętności. Pewne przybliżenie polecam, to jest zdjęcie jednego z moich ulubionych autorów science fiction, Teda Changa. On napisał takie opowiadanie Zrozum. Kilkanaście stron, bardzo polecam, pokazujące, jak może funkcjonować człowiek, który drastycznie z powodów farmakologicznych otrzymał nadzwyczajne umiejętności poznawcze. Bardzo dobre przybliżenie, w wolnej chwili polecam lekturę. Jak będziecie chcieli, to mogę dać oczywiście tę prezentację, także te referencje w każdej chwili. To jest przykład tego, jak może myśleć struktura, która jakościowo różni się od nas. Dobrze, takie mogą być objawy, te wątki jeszcze nam się przewiną. Natomiast teraz, zanim przejdziemy dalej, kilka słów o przewadze maszyn nad człowiekiem. Powiemy sobie o przewagach hardware'owych i software'owych. Ja od jakiegoś czasu zajmuję się bardzo mocno neurokognitywistyką, to znaczy od 1,5 roku zajmuję się właśnie usprawnieniem, badaniem tego, jak można usprawiać umiejętności poznawcze człowieka. Robiłem na sobie wiele różnych eksperymentów, tak?
niekoniecznie takich, jak za chwilę zobaczycie, natomiast kilka takich faktów: mózg versus procesor. Zacznijmy od szybkości elementów obliczeniowych. Neuron w stanie maksymalnego pobudzenia jest w stanie cykać, w cudzysłowie pobudzać się z częstotliwością maksymalnie 200 Hz, tak? To jest maksymalna częstotliwość pobudzenia neuronu. W momencie, kiedy procesor ostatni, który widziałem, ma 4 GHz, mamy 20 rzędów wielkości, nie, przesadziłem z tymi, 7 rzędów wielkości, tak? Jakby policzyć różnicę, tak? 200 Hz versus 4 GHz, tak? Kolejny element, szybkość komunikacji wewnętrznej pomiędzy tymi elementami w strukturze. Prędkość impulsu przesyłanego przez akson, czyli tę końcówkę, długi ogonek neurona, to jest do 120 metrów na sekundę. W przypadku procesora, czyli przesyłu informacji między tranzystorami w procesorze, to jest prędkość światła, tak? Zresztą to, że my mamy mózg objętości 1/10 metra sześciennego, jest z jednej strony ograniczone termodynamiką. Zobaczcie, mózg ludzki jest fenomenem, dlatego że działa bez systemu chłodzenia, tak? Stosunkowo efektywnie. Natomiast ta objętość 0,1 to oprócz termodynamiki jest związana z tym, że żeby utrzymać latencję, opóźnienie sygnału, każdy neuron z każdym do 1/10 sekundy, czyli 10 milisekund, trzeba było po prostu taką objętość. Gdybyśmy mieli zdecydowanie większe mózgi, nie moglibyśmy się... Słucham? Tak, ale proszę zauważyć, że nie musimy mieć systemów zewnętrznych, to znaczy funkcjonując w temperaturze pokojowej, tak, no ja nie potrzebuję żadnego... Tak, znaczy można sobie do lodu włożyć rzeczywiście, tak? Natomiast termodynamicznie jest samowystarczalny. Proszę Państwa, pojemność i szybkość dostępu do pamięci, tak? Człowiek ma w tej chwili, nie wiem, czy dlaczego mi się to akurat skasowało, natomiast w pamięci roboczej, przepraszam najmocniej, jesteśmy w stanie utrzymać 4-5 obiektów, tak? W pamięci roboczej, czyli tym pojemniku, który zapewnia nam logiczne myślenie. Komputer RAM może mieć zdecydowanie więcej. Ta analogia nie jest doskonała pomiędzy pamięcią operacyjną komputera a pamięcią roboczą. Niemniej można jakoś tam utrzymać. Już nie wspomnę o pamięci twardego dysku, która jest zdecydowanie większa niż pamięć człowieka i szybkości dostępu do tych danych. Dalej, wytrzymałość na zmęczenie, żywotność. Wytrzymałość na zmęczenie do 10 godzin, 15, sami wiecie, ciągłe pracy umysłowej, 80 lat, 90, żywotności. Komputery, tutaj trudno powiedzieć. Komputer, jeśli chodzi o wytrzymałość taką ciągłą, to jest w stanie pracować dnia, lata, tak? Nie możemy powiedzieć, jaka jest jego żywotność, bo one się przede wszystkim starzeją moralnie. My je po prostu wyrzucamy na śmietnik stosunkowo szybko. Precyzja i wrażliwość sensorów. Gdybyśmy porównali oko ludzkie, źrenice do kamer wysokiej rozdzielczości, tak? To jest jeden z przykładów. Jeśli chodzi o widmo, rozdzielczość ekranu, no to sami się domyślacie, że komputery te rozdzielczość i wrażliwość mają zdecydowanie wyższą. Kolejny bardzo ważny element to jest rekonfigurowalność. Jeśli chodzi o rozwój umysłu, jesteśmy ograniczeni do rekonfiguracji biologicznej, czyli tak zwanej plastyczności umysłu, tak? To znaczy z jednej strony synaptogenezy, generowania nowych połączeń synaptycznych, neurogenezy, generowania nowych połączeń, samych neuronów, czy też angiogenezy, czyli nowych naczyń krwionośnych. Proces uczenia jest długotrwały. W komputerach możemy to na poziomie hardware'owym cały czas przekładać, rekombinować zasoby procesorowe, rekombinować też oprogramowanie. Ta rekonfigurowalność w przypadku systemów komputerowych jest bardzo, bardzo wysoka. Tyle jeśli chodzi o hardware, przewagi technologiczne. Jeśli chodzi natomiast o software, to po pierwsze komputery są zdecydowanie łatwiej parametryzowalne. To znaczy, gdybyśmy sobie stworzyli symulację mózgu, tak, gdyby nam się to udało, o tym za chwilę powiemy, to podmiana parametrów w kodzie takiego, który zmieni jakieś natężenie połączeń między obiektami, czy wyeliminuje jednym kliknięciem 0,1 jakiś nowy moduł, to jest po prostu jedno kliknięcie człowieka, to jest praktycznie nierealizowalne. Także parametryzacja mózgu jest zdecydowanie trudniejsza niż systemu komputerowego. Duplikowalność. Zobaczcie, jeżeli miałbym jakiś system komputerowy, to znaczy serwer w sensie software'u zainstalowany na hardware'ze, tak, zduplikowanie tego na kolejny serwer to jest po prostu moment. Człowieka nie da się zduplikować. Znaczy, gdybym chciał zrobić z siebie klona swojego umysłu, to jest jeszcze nierealizowalne. Gdyby było nawet to by trwało, nie, po prostu najprawdopodobniej nie da się zrealizować. Koordynacja celów i działań. Gdybyśmy mieli armię tego typu urządzeń, łatwo byłoby zsynchronizować te roboty tak, aby wspólnie osiągały cele. Popatrzcie teraz z drugiej strony na narody, tak? I sami odpowiedzcie sobie na pytanie, na ile łatwo jest zsynchronizować wspólny cel i później, jeżeli cały naród obierze jakiś jeden cel, spowodować, że wszyscy do niego dążyli, tak? Spójnie. Zdecydowanie trudniejsze w przypadku ludzi. Transfer danych i kopiowanie pamięci.
są takie mrzonki, żeby kopiować pamięć, to znaczy, że ja mam jakieś umiejętności na przykład związane, nie wiem, z całkowaniem w przestrzeniach n wymiarowych, fajnie by było, gdybym mógł to przenieść do swojej córki, natomiast to jest nierealizowalne z tego prostego powodu, że pojęcie, tak zwany percept, dzień dobry, w mózgu mojej córki jest zupełnie innym połączeniem struktury neuronalną niż moją. Tak, zgadza się, dlatego też nie mogę przenieść jeden do jednego połączeń neuronalnych, bo to jest po prostu niewykonalne też z powodu samej topologii połączeń. Można to oczywiście robić, to się robi w systemie edukacyjnym, tylko że wtedy trzeba mieć pewną strukturę tłumaczącą i taką funkcję pełni język. Tak? To znaczy ja mówię córce, słuchaj, to jest dodawanie, to jest obiekt, tak? Koreluje to z jej systemem pojęciowym, później pokazuje pewne relacje i tylko w ten sposób mogę sklonować swoją wiedzę czy doświadczenie. W przypadku komputerów nie ma tego problemu. Mam jakiś dokument, przenoszę na pendrive, na drugi, jest idealne odwzorowanie. Nowe moduły, nowe algorytmy i moduły. I tutaj pierwszy eksperyment, proszę Państwa. Jakbyście spojrzeli na twarz tego dziecka, co ono czuje? Zachwyt? Zaskoczenie? Good. A ile jest 27 razy 19? No dobrze. Teraz powiedzcie mi, w którym przypadku, w tym czy w tym, wasz mózg musiał przetworzyć większą ilość informacji? W tym czy w tym? Inne zdanie? W tym pierwszym, proszę Państwa. Zauważcie, że mieliście rozdzielczość 800x600, głębia koloru przyjmijmy 16 milionów, bardzo dużo pikseli, zgadza się, tak? Musieliście odpowiedzieć, skorelować te wszystkie piksele ze sobą i odpowiedzieć, jakie były emocje, tak? Zgadza się, połączyć to z własnym doświadczeniem. Tutaj mieliście prostą operację arytmetyczną. Bardzo banalna interpretacja czarno na białym, tak? I mnożenie. Natomiast w którym miejscu łatwiej wam było odpowiedzieć, tutaj czy tutaj? W pierwszym. To zobaczcie, ciekawa rzecz, nie? W pierwszym przypadku wasz mózg musiał przeprocesować zdecydowanie więcej informacji i mimo wszystko było mu łatwiej odpowiedzieć. Słucham? Tak, natomiast problem polega na tym, że my mamy tak mózg skonstruowany, że mamy bardzo duży obszar mózgu, pewien moduł odpowiedzialny za interpretację bodźców graficznych, tak, który bezwysiłkowo, nieświadomie realizuje pewne polecenia. Mamy wyspecjalizowany moduł, natomiast moduł obliczeniowy u nas nie jest wyspecjalizowany. Natomiast w komputerach czy w przyszłej inteligencji może się zdarzyć tak, że tamte komputery będą miały tak wyspecjalizowany moduł inżynieryjny, że one obliczenia zdecydowanie wyższe niż tutaj, zgadza się, tak, trudniejsze, będą robiły tak samo bezwysiłkowo jak my. To też jest możliwe do rozważenia. O tym sobie jeszcze powiemy. Dobrze. Proszę Państwa, skoro powiedzieliśmy sobie, czym ta inteligencja jest, to teraz zastanówmy się, jak może dojść do zrealizowania tego scenariusza pojawienia się struktur superinteligentnych. Pierwszą taką możliwością, najbardziej chyba realną, to jest po prostu sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja to nie jest jedyna możliwość. Ale zaczniemy sobie od sztucznej inteligencji, czy tego superkomputera, struktury jakiejś tam stworzonej przez człowieka, stworzonej, a nie zrodzonej, tak? Która będzie miała takie cechy jak zdolność uczenia się, zdolność do podnoszenia własnego potencjału, bardzo, bardzo ważna cecha, zdolność do efektywnego radzenia sobie w sytuacjach niepewności, niepełnej informacji, wyciągania wartościowych informacji i wnioskowania w oparciu o analizę danych ze zmysłów i stanów zewnętrznych. Kolejna cecha takiej sztucznej inteligencji, warto sobie to wypisać. I wykorzystanie wypracowanych samodzielnych konceptów w rozumowaniu zarówno logicznym, jak i intuicyjnym. To są takie cechy, domniemane cechy sztucznej inteligencji, która, no zobaczymy kiedy, to się za chwilę pokaże, może się pojawić. Jak do niej może dojść? Może do niej dojść po prostu prosty sposób ślepej ewolucji. W pewnym sensie my jesteśmy, chociaż to oczywiście zależy od tego, czy człowiek na przykład z powodów religijnych akceptuje koncepcję Darwina, czy nie, tak? Trzeba mieć na to poprawkę. Natomiast my jesteśmy w pewnym sensie, jeżeli uwierzymy Darwinowi, takim efektem ślepej ewolucji. Były takie symulacje robione, co by było, gdyby, ile trzeba by obliczeń puścić takich działających jak algorytm genetyczny, tylko bez żadnego celu, żeby wygenerować strukturę inteligentną i wychodzi o to, że przy obliczenia pokazują, że przy utrzymaniu prawa Moora, prawo Moora mówi tyle, że co mniej więcej co półtorej roku moce obliczeniowe kupione za $1 się podwajają, tak? Zgadza się? No to musielibyśmy mieć 100 lat tego typu obliczeń, zdecydowanie za długo. Inna opcja, zdecydowanie bardziej realna jest taka, że ta ewolucja będzie prowadzona w inteligentny sposób, to znaczy człowiek siądzie i tak poprowadzi algorytmy genetyczne, tak, w programowaniu, żeby osiągnąć sztuczną inteligencję. Ta sztuczna inteligencja będzie funkcją celu.
No i to jest zdecydowanie bardziej prawdopodobny mechanizm. Inny model wytworzenia sztucznej inteligencji to jest obranie sobie mózgu jako wzór. I rzeczywiście są już takie symulatory, sam się nimi bawiłem. Z jednej strony wysokiego poziomu, to znaczy takiego, które nie schodzą na poziom neuronów. Taki system jest symulujący umiejętności poznawcze ACTR, czy też ten, który osobiście najbardziej lubię, to jest Emergent. System, w którym symulujecie sobie działanie poszczególnych neuronów wychodząc od pojedynczego neuronu, po czym możecie tworzyć sobie całe tkanki i odwzorowywać niskie i wysokiego poziomu umiejętności poznawcze. Tu akurat jest przykład symulujący percepcję. To jest oprogramowanie, które można sobie pobrać za darmo. Niesamowita przygoda intelektualna. Można sobie naprawdę wiele rzeczy z działania mózgu odtworzyć. Czyli możemy sobie w pewnym sensie przenieść, stworzyć algorytm bazując na tym, jak działa nasz mózg. IBM się zaczął zajmować tym bardzo, bardzo mocno. Rok temu opublikował po raz pierwszy draft swojego projektu. On się cały czas rozwija, komputera, który jest od zera stworzony na wzór mózgu ludzkiego. Zarówno na poziomie infrastrukturalnym, chodzi o architekturę procesora, jak i na poziomie software'owym, w sensie system operacyjny, który tym wszystkim zarządza. On operuje tak zwanymi neurochipami i żeby nie wchodzić za bardzo w szczegóły, mają programowalne neurony, programowalne synapsy, czyli połączenia między neuronami. One są uporządkowane właśnie w takie rdzenie, analogicznie do worteksów w korze mózgowej. Już oszczędzę Państwu szczegółów technologicznych. Ważne jest to, że celem IBM-a na niebawem jest stworzenie struktury, która będzie miała 10 bilionów neuronów i 100 trylionów synaps. Dla porównania mózg ma około 86 bilionów, czyli w amerykańskim bilionów, czyli miliardów po polsku, tak, połączeń. Chcą to zrobić w ciągu kilku lat, czyli tak naprawdę tworzyć cyfrowy mózg, który będzie miał ten sam hardware i podobny software. Tak? Także to się dzieje w tej chwili w IBM-ie. Bardzo polecam, ciekawe doświadczenie. Inne rozwiązanie, jako droga dojścia do sztucznej inteligencji, jest pewną formą ekstremalną tego co obazowania na ludzkim mózgu. To jest po prostu emulacja ludzkiego mózgu. Inaczej ludzko sprowadza, tak po prostu. Skanujemy mózg, tak? Mamy już teraz takie urządzenia, że mogę sobie wziąć na przykład mózg człowieka, pociąć na kawałki bardzo drobne, tak? Zeskanować, czyli przetworzyć na obraz cyfrowy. W drugim kroku ten obraz cyfrowy mapujemy na strukturę wszystkich połączeń. Jeden do jednego, realny, konkretny mózg, tak? I w trzecim kroku implementujemy tę strukturę w programie komputerowym. Czyli tak jakbyśmy przenosili po prostu mózg jeden do jednego z kompletem jego wspomnień, uczuć, wszystkiego, tak? Jest taki film, polecam, Transcendencja, dokładnie oparty o ten koncept. A można sobie obejrzeć w wolnej chwili, jak macie Państwo ochotę na jakieś science fiction. Kiedy to się szacuje? No, szacunki pokazują, że będzie to realne, to jest jeszcze nierealne. Trwają dopiero prace nad drobnymi insektami, tak? To są bardzo zaawansowane prace, kosztują bardzo dużo energii z tego względu, żeby to zrobić, to nie trzeba mieć, wiedzy nie tylko o tym, jakie są neurony, ale również jakie są połączenia między tymi neuronami, jakie są wagi tych połączeń, tak? Także jest dużo jeszcze dodatkowych informacji potrzebnych. Prognozy pokazują, że ta ewolucja od rekonstrukcji muchy, pszczoły przez mysz, szympansa do człowieka to jest połowa XXI wieku z dużą dozą niepewności. Natomiast ten scenariusz też jest całkiem realny. Inny sposób osiągnięcia tych superinteligencji, o których wcześniej wspominaliśmy, to jest po prostu rozwój człowieka, inteligencja biologiczna. I tutaj jest kilka różnych możliwości. Pierwsza, najprostsza, to jest brain fitness, tak? To znaczy będziemy sobie aplikowali kombinację zdrowej diety, sportu, ćwiczeń umysłowych, tak, żeby cały czas sobie podnosić naszą sprawność, inteligencję, czy też generalnie mówiąc, umiejętności poznawcze. Można korzystać z tak zwanych nutropów, czyli dopalaczy. Chemia, farmacja, która spowoduje to, że będziecie mieli szybszą pamięć, pamięć roboczą, koncentrację, motywację i tak dalej. Jest dużo kontrowersji wokół tego. Wiadomo, że narkotyki krótkoterminowo mogą pobudzić człowieka, natomiast długoterminowo się nie sprawdzają. To w każdym razie jest jedna z technik podniesienia inteligencji biologicznej. Można też stymulatorami podnosić inteligencję. To jest rozwiązanie komercyjne. Jakbyście tutaj dokładnie przyjrzeli się, co tutaj jest, to widać dziadzia grającego w jakąś grę komputerową, bo najwyraźniej mu fajnie idzie. Natomiast popatrzcie, że ma pewną wtyczkę tam na górze, nie? Takie czujki czerwone na czole. To jest komercyjne rozwiązanie, można je kupić za $249 na stronie foc.us. I opiera się o taką technologię transcranial direct current stimulation, to znaczy międzyczaszkową stymulację prądem stałym. To jest nieinwazyjna metoda stymulowania mózgu, stosowana od wielu lat w neurokognitywistyce. Nieinwazyjna, dlatego że tam stymulacja jest rzędu 40 mV,
co dla mózgu nie jest druzgoczące, natomiast biorąc pod uwagę spoczynkowy potencjał neuronu na poziomie minus 87 mV, to mniej więcej dwukrotnie podnosi jego wrażliwość w płatach czołowych, co po prostu oznacza podkręcenie procesora, tak mówiąc krótko. Tak więc nie widziałem badań, moim zdaniem można, ponieważ mózg ludzki jest niewiarygodnie plastyczną strukturą i tak jakby mnie teraz zdrowego chłopa posadzono na krzesło i przez 3 miesiące włożono na wózku, no to ja mam atrofię mięśni, tak? Także tutaj mózg podejrzewam też by się, badań nie widziałem, no ale po prostu, słuchajcie, narząd nieużywany zanika, tak? Jeżeli zwolnicie mózg z myślenia, to on przestanie myśleć prosto. Krótkoterminowo na klasówkę jak znalazł, tak? Z matematyki. Polecam, pan widzę zainteresowany, tak? No, 240 dzień dolarów, dopala. Natomiast inne rozwiązanie, zdecydowanie bardziej wiarygodne, znaczy w sensie takich, może niewiarygodne, tylko o najwyższym potencjale, to jest po prostu genetyka. Łączy się diagnostykę preimplantacyjną, to znaczy analizę materiału genetycznego genomu już na poziomie komórki jajowej i plemnika, tak? Z drugiej strony ze znajomością genotypu funkcji umiejętności poznawczych. Są takie badania, które badają strukturę genotypu w relacji do umiejętności poznawczych. Jeżeli to się umiejętnie połączy, to można poprzez odpowiednie krzyżowanie komórki, odpowiedni dobór genetyczny na poziomie, biorę zbiór plemników i komórek jajowych, tak, podnosić IQ człowieka, który w ten sposób powstaje. Te techniki są w zasięgu ręki jak najbardziej. Symulacje, które tutaj widzicie, też wziąłem z książki profesora Bostroma. Szacuje się, że gdybyśmy mieli tylko dwie takie pary, to dobór jednej z dwóch komórek dawałby podniesienie IQ o 4,2 punktu, czyli niewiele, ale już na przykład jeden ze 100 o 18 punktów. Natomiast gdybyśmy mieli 10 generacji, zobaczcie, wybierając z materiału jeden z 10, to już możemy sobie do 130 IQ podnieść, od 130, czyli mielibyśmy 230, tak? Dodatkowo punktów. Einstein miał 180. No oczywiście można by sobie powiedzieć, że to jest zbyt wolno, dlatego że jak ja bym wyhodował nawet sobie w jednej iteracji człowieka o IQ 230, to jak wejdzie na rynek pracy, to minie 20 lat, jak zacznie się rozmnażać, minie 20 lat, tak? No ludzie są sprytni, potrafią to przyspieszyć. Technologia, która to umożliwia, nazywa się iteracyjna selekcja embrionów, związana zresztą z in vitro, to znaczy możemy sobie, popatrzcie, jak tworzymy sobie nową komórkę, komórkę macierzystą, tak? Bo jak powstaje gameta, powstaje komórka macierzysta, ona jest plenipotentna. To znaczy, że z niej mogę wydobyć również z drugiej kolejności plemnik i komórkę jajową, tak? W efekcie mogę takie iteracje zapętlić i mieć jedną krzyżówkę załatwioną w 6 miesięcy. W efekcie mogę te 10 iteracji przejść w kilka lat. W ciągu kilku lat mogę wygenerować człowieka IQ rzędu 230, gdybym jeszcze potrafił klonować, czy zrobił to na wielu różnych próbkach. Armię tysiąca takich ludzi mogę zrobić. Oczywiście nie zrobimy tego, dlatego że my mamy skrupuły typu społecznych, religijnych, etycznych i tak dalej. Natomiast wierzcie mi Państwo, że są kraje, które takich skrupułów nie będą miały. Jest to jedna z możliwości, które są w zasięgu nauki ludzkiej, tak? Kolejny sposób podniesienia IQ to są interfejsy człowiek-komputer. I rzeczywiście takie rzeczy się dzieją, to znaczy są pewne próby implementacji elektrod, chociażby dla osób, które mają chorobę Parkinsona. Ona jest w dużej mierze związana z awarią wydzielania dopaminy, tak więc można elektrycznie stymulować ośrodek mózgu, który jest za to odpowiedzialny i rzeczywiście to bardzo pomaga ludziom. Niemniej ta technologia ma wiele ograniczeń, w dużej mierze związanych z tym, że ciało ludzkie broni się przed tego typu implementami, jest dużo współczynnik odrzuceń, tak, czy chorób, które są konsekwencją takiej implementacji. Dobrze. Dalej mamy, jeśli chodzi o inteligencję zbiorową, to jest też jedna z metod podniesienia IQ. Takimi strukturami są sieci społeczne, korporacje, organizacje, grupy społeczne, tak? To znaczy można by sobie wyobrazić, że ludzie podłączeni do Facebooka wspólnie w pewnym momencie tak się synchronizują, że ich inteligencja zbiorowa będzie przewyższała inteligencję pojedynczych członków takiej społeczności. Domyślam się, że macie Państwo również inne zdanie na ten temat. Natomiast te metody, słuchajcie, są od lat przez ludzi używane. No pierwszym to był język, tak? Metoda podniesienia inteligencji zbiorowej. Dalej był druk, tak? Mogliśmy transferować już wiedzę na inne pokolenia. System edukacji, system badań naukowych, tak? Technologie komunikacyjne, zwiększanie gęstości zaludnienia jest jedną z takich metod. Najlepsze biznesy, jeśli chodzi o startupy, dzieją się w miejscach, gdzie macie w jednym miejscu gęsto opakowane kreatywne umysły. Czy na przykład konferencje, kongresy, zjazdy, tak jak ten, to jest jedna z technik generowania inteligencji zbiorowej.
problemy. Problem jest ograniczeniem, akurat jeśli chodzi o inteligencję zbiorową, ograniczenia indywidualnych umysłów, ale przede wszystkim jeśli chodzi o takie korporacje. Zresztą no, mamy ciekawostkę, są badania prowadzone, badające inteligencję dużych firm, korporacji, tak, pokazują przyrost kilku punktów IQ na kilka lat. Nie wiem, jaka jest metodyka, można zajrzeć do badań. Tak, no, chaos komunikacyjny, przeładowanie informacyjne, przekłamania na łączach to są kluczowe problemy w tym rozwoju. Polecam taką kolejną książkę Peter Watts, to jest naukowiec. Echopraksja, świeżutka wyszła. Świetna książka, która pokazuje, jak mogłaby wyglądać taka inteligencja zbiorowa ludzi połączonych biologicznie, tak w jakiś tam sposób. Polecam. To jest twarde science fiction, ale z naciskiem na science. Kolejna książka science fiction, która ma 1/4 objętości przepisów naukowych. Także to jest oparte o bardzo mocne publikacje. Peter Watts sam w sobie jest naukowcem. Dobrze. Proszę Państwa, podsumujmy. Jak można dojść do tej sztucznej inteligencji, do tej superinteligencji? Ano tak, rozwijając sztuczną inteligencję, ona ma największy potencjał. Tak, jakbym sobie narysował szansę, to sztuczna inteligencja ma największy potencjał, później emulacja mózgu, forma sztucznej inteligencji, inteligencja biologiczna najniższa zdecydowanie, ze wskazaniem na genetykę, która jest taką chyba jedyną formą obrony człowieka przed maszynami. Interfejsy mózg-komputer raczej nie inteligencja zbiorowa, jedynie jako taki enabler, tak? To znaczy czynnik, który może przyspieszyć, zmotywować ludzi do tego, żeby się rozwijali. Teraz kiedy? Najciekawszy punkt programu. Dajemy radę w ogóle? Czy przeciążenie informacyjne za duże? Nie, synapsy działają. Możemy działać, tak? Nie chcę Państwa zagadać, ale wyrobię się w czasie. Od razu mówię, będziemy jeszcze czas na pogadanie, natomiast taka chwila bombardowania myślę, że się przyda. Dobrze, kiedy? Proszę Państwa, dwa etapy. Pierwszy od teraz do poziomu, w którym powstanie struktura, która ma inteligencję człowieka. I drugi od tego momentu, kiedy będzie punkt połączenia, znaczy będzie, struktura będzie miała to samo jak my, do superinteligencji. Dobrze? Rozważmy sobie te dwa czynniki. Pierwsza rzecz. Otóż tempo przyrostu takiej inteligencji, czy zmiana takiej inteligencji w czasie, będzie zależało od takich dwóch czynników. Z jednej strony od czynnika DEC, to znaczy wysiłku zważonego jakością włożonego w rozwój tej inteligencji, tak? Im więcej będziemy starali się pracować nad tą superinteligencją, tym szybciej ona przyjdzie, zgadza się? To zauważcie, że pomimo tego, że te ciężarówki samojeżdżące wyeliminują ludzi, najtęższe umysły ludzkie są zaangażowane do tworzenia właśnie takich rozwiązań. Nie czujecie paradoksu, tak? No kto? Najlepsi naukowcy, inżynierowie pracują nad stworzeniem struktur, które wyeliminują człowieka, tak, docelowo. Natomiast to jest ten wysiłek. Natomiast od... Tak? To właśnie ta sprzeczność nie polega, że w ogóle właśnie na tym, że ludzie sobie wiążą pętle na szyję, że sami produkują coś, co ich później... Panie profesorze, o tym na koniec i to jest rzeczywiście kluczowy punkt, tak? Tylko jeszcze muszę parę fajnych faktów powiedzieć, tak? Dobrze? Natomiast odwrotnie będzie proporcjonalna do oporu systemu na rozwój. Jakbym miał odnieść to do edukacji, no to jest prosta sprawa, tak? Z jednej strony nauczycielka wkłada dużo energii, żeby tego dzieciaka po prostu nauczyć, a ten dzieciak może mieć duży opór, tak? Także mamy te dwa czynniki. Z jednej strony ile energii wkładamy w rozwój systemu, a z drugiej strony jak ten system broni się przed rozwojem. Dobrze? Także ta analogia, jeśli chodzi o edukację, jest dla nas istotna. I teraz tak. Jeśli chodzi o inteligencję biologiczną, jeśli popatrzymy sobie na oporność tego systemu na rozwój, to mamy bardzo szybką barierę wzrostu. Po prostu, chyba że, i tutaj za chwilę zobaczycie, są bardzo ciekawe badania, najnowsze badania nad muszczkiem, roli muszczku w Poznaniu, to może być bardzo ciekawa furtka, ja to przedstawię na koniec, bo właśnie tym się teraz zajmuję, to jest mój gorący konik, także to chyba że pójdziemy w kierunku muszczku, ale to za chwilkę. Jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, nie znamy barier wzrostu. Tam nie ma żadnych termodynamicznych barier, tak, czy oporów mentalnych, wartości, czy tego, że mi się po prostu nie chce. Tak? Nie ma czegoś takiego. Jest niska oporność generalnie na rozwój. Nie puszczę Państwu tego filmu, bo nie mamy czasu, chociaż dobrze byłoby, to może później, jak będziecie chcieli, to Wam puszczę taki 3-minutowy film z Politechniki w Szwajcarii, w Curychu, w którym ludzie pokazali, w jaki sposób nauczali kwadrokoptery różnych ewolucji, tak, mechanicznych. Zobaczylibyście po prostu, w jaki sposób te kwadrokoptery, to są takie helikopterki z 4 śmigłami, uczą się podróżować po odpowiednich krzywych, tak, jak uczą się balansować kijem, tak, podróżować z tym balansującym kijem. To są niesamowite pokazy, natomiast ważne jest też, że sztuczna inteligencja może się rozwijać na 3 sposoby. Z jednej strony modyfikując swoje algorytmy i strukturę, to jest pierwszy rozwój. Drugi, agregując treści.
IBM Watson w tej chwili jest używany w celach komercyjnych jako główny analityk wielu banków. To znaczy w czasie rzeczywistym czyta fora dyskusyjne, przeszukuje różnego rodzaju opinie ekspertów po to, żeby wnioskować o potencjalnych szansach na przejęcie jednej firmy przez drugą firmę i dawać wskazówki inwestycyjne. On przeszukuje cały internet. Robi to zdecydowanie szybciej niż ludzie. Jest w stanie w inteligentny sposób analizować te dane. Także on już pracuje. IBM Watson pracuje na siebie. Może rozwijać się przez agregowanie treści, nie tylko zmiana architektury. No i w naturalny sposób takie systemy będą mogły rozwijać się przez rozmnażanie hardware'u, to znaczy przez podłączenie dodatkowych mocy obliczeniowych w formie dodatkowych farm serwerów, zrównoważenie obliczeń, jak się za chwilę okaże, wymyślanie również własnych nowych technik obliczeniowych. Jeśli chodzi o energię włożoną w rozwój systemu, to trzeba mieć na uwadze następujący koncept. On będzie bardzo ważny na koniec mojej prezentacji. Otóż, gdybyśmy sobie wyobrazili projekt rozwijający sztuczną inteligencję, na przykład jakiś projekt badawczy w Polsce, na świecie, w Stanach, gdziekolwiek, konkretny projekt naukowy, to w pierwszym fazie rozwoju ta energia będzie pochodziła z samego projektu. To znaczy naukowcy zaangażowani w ten projekt będą angażowali swój wysiłek do tego, żeby to skórę rozwijać. Tak? Z czasem, jak ten projekt się upubliczni, otoczenie będzie również go rozwijać. W przypadku internetu to mamy do czynienia z tak zwanymi ruchami crowdsourcingowymi. Zobaczcie, fenomen Linuxa jest przykładem tego, że system rozwinął się dzięki otoczeniu. Natomiast w pewnym momencie, jeżeli struktura ta osiągnie pewien próg inteligencji, ona może zacząć się sama rozwijać. Wtedy mamy źródłem energii rozwoju, będzie sam system, że będzie na tyle inteligentny, że będzie potrafił sam się rozwijać. Dobrze? No to do tego jeszcze za chwilę wrócimy. No i teraz dynamika. To jest znowuż wykres wzięty z książki Superintelligence Nicka Bostroma. Prognoza jest następująca. To znaczy, na początku będziemy mieli od teraz do momentu przecięcia, do osiągnięcia poziomu najpierw człowieka, a później cywilizacji, o taki rozwój, taki dość spokojny. Później będziemy mieli rozwój eksponencjalny do osiągnięcia szybkiej superinteligencji. Oszczędzę Państwu analizy numeryczne, jak on to liczył, natomiast w książce jest dość ciekawa analiza numeryczna. Tam się proste równania różniczkowe rozwiązuje. Natomiast ważne jest to, że są trzy scenariusze. Słuchajcie, jeśli chodzi o punkt dojścia, o tutaj, do tego momentu, no to szacunki są różne, od bardzo optymistycznych 10 lat, czy też pesymistycznych dla ludzi, do pesymistycznych rzędu 100 lat, tak? Zgadza się? Natomiast tutaj, to jest bardzo ciekawy punkt, od momentu, kiedy pojawi się struktura inteligencji równej ludzkiej do superinteligencji. Tu są już trzy warianty. Długi, to jest kilkadziesiąt lat. Średni, kilka lat i krótki, od 5 minut do 3 godzin. I okazuje się, że bardzo wiele obliczeń, analiz naukowych wskazuje na scenariusz krótki. To znaczy, jeżeli tylko inteligencja komputerowa osiągnie próg inteligencji ludzkiej, będzie w stanie eksplodować momentalnie. Tak? Także niewykluczone, że jutro się obudzimy w zupełnie innym świecie. Zresztą opowiadałem o tym niedawno znajomym menadżerom z firmy energetycznej w Polsce, jednej z większych. Powiedzieli mi, że polska energetyka jest zarządzana z bunkra pod Warszawą przez sieć neuronową, także wcale nie jest tak daleko, jak nam się wydaje, tak? No właśnie, jeżeli, proszę Państwa, taka inteligencja się narodzi, ja mam jeszcze 15 minut, także spokojnie jeszcze zdążymy z dyskusją, dobrze? To pytanie, jaki ona będzie miała potencjał? Otóż pierwsze zagrożenie, jakie mamy, myśląc o superinteligencji, to jest antropomorfizm. To znaczy odniesienie możliwości tej inteligencji, która powstanie, do tego, co my sobie wyobrażamy, jeśli chodzi o ludzi. Najczęstsze skojarzenie z inteligencją sztuczną jest takie, że mamy po prostu, nie wiem, jakiś science fiction, jakiś Asimov, czy jakiś geek komputerowy siedzący przy komputerze, tak? No to on będzie równie dobrze rozwiązywać po prostu równania matematyczne, jak właśnie ten człowiek. Taki antropomorfizm jest kluczowym błędem, jeśli chodzi o rozwiązania. Lepiej wyobrazić to sobie na... A kolejny błąd jeszcze Państwu pokażę. Wyobraźmy sobie, że mamy linię inteligencji. Tak? Na tej skali ustawiamy sobie z jednej strony wioskowego głupka. Ja tutaj wziąłem to zdjęcie z takiej komedii Woody'ego Allena, gdzie był zjazd wioskowych głupków, czyli człowieka o zdecydowanie niższej inteligencji niż średnia w populacji. I porównujemy go sobie do naszego Einsteina. Zgadza się? No to sobie wyobrażamy, że sztuczna inteligencja będzie tak o tyle mądrzejsza od Einsteina, tak, jak Einstein jest mądrzejszy od wioskowego głupka. Tak? No, to jest kolejny błąd. Zdecydowanie lepiej przyjąć następujące założenie. Że sztuczna inteligencja będzie tak o tyle mądrzejsza od Alberta Einsteina, o ile Albert Einstein jest mądrzejszy od komara. To gdzie jest ten głupek?
Głupek jest tutaj. Głupek jest tu. Tylko że chodzi mi o to, że jeżeli my potraktujemy głupka tutaj, tak, to będziemy mniej więcej dwukrotnie ponosimy. A mówimy o rzędy wielkości. Tak? I teraz zobaczcie, że komar nie jest w stanie sobie wyobrazić tego, tak? Rozmawiałem z drugim komarem na seminarium pod tytułem superinteligencji, tak? Co się dzieje w głowie Einsteina. Tak samo my, rozmawiając między sobą teraz tutaj, nie jesteśmy nawet Einsteinami, tak? Zgadza się? Nie potrafimy sobie wyobrazić, co będzie tu. Po prostu. Na to trzeba zwrócić uwagę. Można się spodziewać, że na pewno na drodze dojścia, czy na pewno ta superinteligencja przekroczy ten próg, ale gdzieś tam w pewnym momencie będzie potrafiła, w razie potrzeby, to jest bardzo mocne podkreślenie, będzie potrafiła w razie partykularnych własnych potrzeb wykształcić takie moduły odpowiedzialne za empatię, współczucie, poprawność polityczną, poczucie humoru, uprzejmość, tak? Jeżeli będzie chciała nami pozarządzać oczywiście. I takie, o których po prostu nie mamy wyobrażenia. Nie mamy wyobrażenia, tak jak komar nie ma wyobrażenia o tym, co się dzieje w mózgu czy duszy Alberta Einsteina. Na pewno trzeba przyjąć, że taka sztuczna inteligencja będzie miała bardzo mocne umiejętności podnoszenia własnej inteligencji. Szczątkowe umiejętności, które do tego będą potrzebne, to będzie programowanie po prostu superinteligencji. Badania sztucznej inteligencji, badanie rozwoju umiejętności poznawczych, czy będzie potrafiła też badać i rozwijać umiejętności społeczne. Dzięki temu będzie mogła się iteracyjnie rozwijać. Będzie miała umiejętności strategiczne, typu planowanie strategiczne, prognozowanie, priorytetyzacja. Po co? Po to, żeby móc długoterminowo osiągnąć własne cele. To trzeba przyjąć, tak, że ona będzie również potrafiła manipulować społecznie. Najprawdopodobniej człowiek, jak zresztą takie są projekty już powoli robione, ludzie się zaczynają bać tych sztucznej inteligencji, zaczynają się zabezpieczać. Tak. Jest wiele różnych technik zabezpieczenia, ale jedno z nich to jest zamknięcie w pudełku, tak? No to jeżeli inteligencja wykształci u siebie swój system ewolucjonalny, bo to wszystko, jak ona się będzie zachowywała, będzie zależało od jej systemu wartości. Na czyje będzie zależało? My nie wiemy, na czyje będzie zależało, tak? W pesymistycznym przypadku będziemy traktowali jako jej cel, można przyjąć jako jej cel ekspansję. No to wtedy będzie chciała wyjść na zewnątrz pudełka. No to co? Nauczy się manipulować społecznie, nauczy się psychologii, tak? I zmanipuluje kilku ludzi, którzy ją wypuszczą. Co to za problem? Jest w stanie momentalnie przeczytać wszystkie podręczniki psychologii społecznej, tak? Obserwować ludzi, wykształcić sobie algorytmy, prognozować ich zachowanie. Będzie miała na pewno umiejętności znajdowania, wykorzystywania luk w systemach bezpieczeństwa po to, żeby móc się wydostać. I będzie potrafiła badać się i rozwijać. W szczególności po to, żeby rozwijać nowe technologie, biotechnologie, nanotechnologie, które umożliwią jej rozwój wewnętrzny i podtrzymanie życia. Można też przyjąć, że będzie potrafiła podnosić produktywność ekonomiczną, to znaczy dawać takie rozwiązania, które zoptymalizują produkcję na naszej planecie po to, żeby przekonać ludzi, że warto w nią inwestować kolejne zasoby, typu dodawać nowe serwery i tak dalej. No bo skoro jest taka fajna, tak, skoro dostarczy rzeczywiście nam wartość, skoro dzięki niej wzrośnie produktywność, ludzie będą mogli niej pracować, dlaczego jej nie rozwijać, tak? Proszę bardzo. To już Państwu odpuszczę, bo to jest bardzo pesymistyczny wykres. Natomiast, to może powiem. Fazy przejęcia kontroli nad światem są najprawdopodobniej takie, że ona się zacznie rozwijać do momentu, jak i człowieka, później sama będzie się rozwijała, tak? Do superinteligencji, my o tym nawet nie będziemy wiedzieli. Później będzie się w ukryty sposób przed nami przygotowywać na przejęcie świata i nas przejmie. Zresztą miałem niedawno taką refleksję, słuchajcie. Zmieniał się czas. Nie wiem, czy zauważyliście parę dni temu. Tak, tam godzina na godzinę, nie? Wiecie co, ja sobie rano dopiero uświadomiłem, że ja tę zmianę czasu zauważyłem tylko przez to, że mam dwa mechaniczne zegarki w domu. Jeden jest na ścianie w kuchni, a drugi jest budzikiem mojej żony, tak? To jest kwestia czasu, że będę miał te zegarki elektroniczne, tak? Zgadza się? Nie wiem, 5-10 lat. Wszystkie inne przestawiły mi się automatycznie. Zgodzicie się? Ja bym w ogóle nawet nie zauważył, gdyby zmienił się, żeby nie oglądam telewizji, tak po prostu. Nie. Internet akurat mi to w ogóle nie przemknęło, tak? No wszystko się samo przemieniło, zgadza się? To skąd ja wiem, czy teraz w tej chwili, gdybym miał tylko mechaniczny komputer, by sam sobie nie przestawił globalnie wszystkich zegarów na świecie? No nie jesteśmy w stanie tego skontrolować, a jeżeli spojrzycie mechanicznie, to co zrobicie? Kurde, zepsuł się, tak? No przekręcicie, bo się zepsuł, tak? Zgadza się? Zobaczcie, że może się całkiem niedługo wydarzyć sytuacja, w której komputery stwierdzą, że z jakiegoś powodu lepiej ludziom podkręcić dobę na 24,5 godziny, tak? Zgadza się? No i to zrobią, my tego nawet nie zauważymy. Dobrze, konsekwencje. Co z tego może wynikać?
Pierwsza sprawa, popatrzcie na historię konia. Koń pomagał człowiekowi. Aby podnieść jego produktywność, zaczęto mu dawać różnego rodzaju przystawki. Czyli w szczególności doczepiono mu wóz, tak, zgadza się? Doczepiono mu pług, ok? Z czasem... Przepraszam, najpierw konia zmodyfikowano, żeby mógł ciągnąć ten wóz. Tak. Wcześniej do tego nie przygotowano. No dobrze, no to najpierw zmodyfikowaliśmy konia, następnie dodaliśmy koniowi, tak? Temu koniu, tak? Przystawki, zgadza się? Po czym? Przystawki zastąpiły konia. Proste, tak? Zobaczcie. Na początku mam liczydło, później dodaję sobie przystawkę. Pytanie, czy przystawka nie zastąpi mnie? I żeby nie było gołosłowne, pokażę wam z zakresu edukacji. Jest taki portal, nazywa się Wolfram Alpha. Nie wiem, czy kojarzycie. Taka wyszukiwarka zrobiona przez Stevena Wolframa. Z drugiej strony mamy systemy edukacyjne typu... tylko muszę się podłączyć do iPhone'a. Przepraszam, do komputera. Mamy systemy... typu Khan Academy. Wolfram Alpha jest taki bardzo ciekawy moduł, który umożliwia generowanie problemów. To znaczy możecie sobie generować problemy z zakresu matematyki, tak? Jako nauczyciel albo jako uczeń, żeby sobie rozwiązać. No teraz pokażę Państwu ciekawostkę. I to może być przykładowy problem, tak? Zgadza się? Teraz tylko chwilka, to będzie mała demonstracja. Weźmy sobie. Pokażę Państwu pewną aplikację, która jest na tym, na iPhone'a teraz dostępna. O. Przepraszam, tylko muszę wejść. To jest mój iPhone. Dobrze, tutaj mam taką aplikację, która się nazywa PhotoMath. To jest aplikacja, którą można sobie pobrać ze sklepu. A teraz pokażę Państwu, jak ona działa. Tylko muszę sobie wyświetlić ten ekran. Przepraszam, tutaj wejdę. Bo to jest bardzo inspirujące, proszę Państwa. Przepraszam, bo trochę mi to technicznie, mam to jeszcze nie sprawdzone, ale... Spróbujemy to zrobić. Aha, wy tego nie widzicie, natomiast... Dobrze, to może jak to zrobić, żeby to... O, teraz powinno być dobrze. Popatrzcie Państwo, zbliżam sobie, widzicie tutaj ekran mojego iPhone'a? Super. To widzicie, że ja mam tutaj włączoną w tym iPhone'ie kamerę, nie? To teraz popatrzcie, co zrobię. Widzicie? Znalazł rozwiązanie? Nic nie musiałem klikać. Teraz mogę sobie kliknąć Steps i mi pokazał całe rozwiązanie krok po kroku. Widzicie? To jest aplikacja, która umożliwia następującą rzecz. Jestem dzieckiem na klasówce, mam zadanie z matematyki, najeżdżam bez niczego, żadnego klikania, on mi daje rozwiązanie i później mogę sobie krok po kroku je przepisać. Działa? Działa, tak? PhotoMath, wszystko jest za darmo. I teraz popatrzcie, nauczyciel może generować problemy z Wolfram Alpha. Dzieciak weźmie program komputerowy i rozwiąże te problemy. Program komputerowy generuje problemy, drugi program komputerowy je rozwiązuje. To po co jest człowiek? Rozumiemy? System edukacji z jednej strony jest zastępowany przez komputery, a z drugiej strony rozwiązania są generowane przez komputery. Słuchajcie, analogia do konia jest bardzo bliska w tej chwili. Jesteśmy interfejsem między programami. No dokładnie. No przecież my mówimy o e-learningu. E-learning może generować automatycznie rzeczy, system może rozwiązywać, proszę bardzo. To się już dzieje w szkołach. No gimnazjaliści to uwielbiają, a studenci myślę, że też. Proszę Państwa, które zawody ocaleją? Otóż ocalają zawody najprawdopodobniej takie, w których ludzie będą preferowali z jakichś powodów, tak? To, żeby inny człowiek to wykonał. Czyli co? Rękodzieło. Tam, gdzie jest wkład uczuć, na przykład muzyka, teatr. Zawody sportowe, seks. Ale to też ze znakiem zapytania, jakbyście popatrzyli sobie na przemysł porno w Stanach, w Japonii, to też byście się zastanowili. Tam makiety naprawdę dużą rolę odgrywają. Przywództwo, tak? Raczej wolałbym, żeby rządził mną człowiek niż komputer. Wymogi religii lub zasady grup społecznych, czyli cepelia. Ja na początku tutaj chciałem dać zdjęcie Patka Filipa zegarka, tak? Zgadza się? Natomiast już sobie uświadomiłem, że i tak maszyny wytwarzają te zegarki. To wziąłem wycinankę po prostu z papieru. No i teraz pytanie, co z edukacją tu i teraz. Jakbyśmy sobie popatrzyli, proszę Państwa, no tylko, że teraz tu już tego nie zdążę, to może tak, kwestie umiejętności poznawczych zostawimy sobie na
później, jakbyście chcieli ze mną porozmawiać po przerwie. Natomiast bardzo dużo się badań teraz prowadzi nad tak zwaną effortless attention, to znaczy na przetwarzaniu nieświadomym. Okazuje się, że mózg ludzki potrafi bez użycia świadomości robić obliczenia matematyczne. Tak? Czyli reading and doing and meeting non-consciously. Bardzo ciekawy trend badań. Tak? My to też się u siebie tym zajmujemy w tej chwili. Nie będę opisywał eksperymentu. Inna kwestia dotyczy tego móżdżku, o którym wspominałem. Proszę Państwa, mózg ma około 86 miliardów komórek, a nie 100, jak się mówi. Z czego uwaga, 80%, 69 miliardów jest w móżdżku. Móżdżek jest strukturą tutaj, to jest tak jakby drugi mózg przyczepiony na dwóch kablach odpowiedzialną za ruch. 80% neuronów jest tam. Okazuje się, że nie tylko za ruch. Jakbyście popatrzyli, co trzeba zrobić, ile trzeba zrobić obliczeń, żeby manipulować na przykład kijkiem, jak ktoś musi szybko działać, mózg wtedy kilkadziesiąt tysięcy operacji na sekundę potrafi arytmetycznie wykonać, analizując różnego rodzaju możliwe sytuacje, sterując jednocześnie mózgiem. Tak więc to może być kolejny trend badań. Przerzucenie naszych obliczeń arytmetycznych ze sfery świadomej, która jest bardzo przereklamowana z myślenia logicznego, na koprocesor, który jest zdecydowanie bardziej efektywny, tak? To jest kolejny możliwy trend. Inny trend, i tutaj już kończę powoli morałem, to już jest końcówka prezentacji. Otóż popatrzcie, na czym przewaga człowieka polega w naturze? Ona polega na tym, że mamy kilka kluczowych sprawności. Kciuk mamy, tak? Mamy móżdżek, który umożliwia bardzo dokładną manipulację, tak? Natomiast bardzo ważną rzeczą jest to, że mamy język, dzięki któremu mamy zdolność przekazywania własnej wiedzy, doświadczeń, kultury z pokolenia na pokolenie. Zwierzęta tego nie mają. Czyli naszym kapitałem jest zdolność akumulacji wiedzy. System edukacyjny, system badań naukowych. Z drugiej strony sztuczna inteligencja będzie miała takie umiejętności jak podnoszenie własnej inteligencji. Umiejętności strategiczne, to jest krótka powtórka. Manipulacja społeczna, hacking, badania i rozwój technologii, podnoszenie produktywności ekonomicznej. Zacząłem się zastanawiać, jak te dwie rzeczy zderzyć. Z jednej strony umiejętności poznawcze człowieka, kompetencje społeczne, w sensie całego społeczeństwa, z tym. Próbowałem znaleźć taką jedną kluczową umiejętność, którą powinniśmy w szkołach kształcić, żeby wygrać z maszynami. To jest ta podpowiedź dla mojej córki. No i wybrałem, wydaje mi się, to jest moja osobista refleksja, tak? Zdolność do samodoskonalenia. Zdolność do samodoskonalenia, czyli takie ciągłe odpowiedzi, w czym jestem dobry, co jeszcze mogę usprawnić, robienie eksperymentów z tym usprawnieniem, tak? I branie tych rzeczy, które są najlepsze i dalszy rozwój. Popatrzcie. Aby system się rozwijał, mamy najpierw wsparcie projektu, to są rodzice tak najczęściej. Później mamy otoczenie, dziecko wychodzi do szkoły, tak? Spotyka się w otoczeniu społecznym. A później zaczyna się samo rozwijać. Tylko uwaga, ten samorozwój jest włączany dopiero po 25 roku życia. Jak popatrzycie sobie, kto uczestniczy w MOOC-ach, Massive Open Online Courses, to są ludzie po 25 roku życia. Do 25 roku życia człowiek jeszcze nie ma potrzeby samorozwoju. Nie ma takiej potrzeby. Funkcjonuje w instytucjach, edukacja kojarzy się z przymusem, tak? Nie ma potrzeby samorozwoju. I teraz moim zdaniem, to jest moja osobista teza, tak? Jednym z celów edukacji powinno być przeniesienie po prostu tej potrzeby samorozwoju z wieku 25 lat, może na 10 rok życia. Nie wiem, jak to zrobić. Jeżeli zaimplementujemy teraz u dzieci, tak? Taką naturalną potrzebę testowania na sobie różnego rodzaju sztuczek, które doprowadzą do samodoskonalenia, i one będą miały to w DNA swoim, to może wygramy z maszynami, bo będziemy się po prostu wtedy wspólnie doskonalać. Myślę, że tutaj to jest olbrzymi problem taki zupełnie systemu edukacyjnego, bo dzieciaki bardzo chętnie doskonalą się w tym, W Finlandii na przykład, to mi znajomy, który wiele lat wychowywał dzieci swoje w Finlandii wychowywał, wiele lat tam siedział, mówi, że podstawowe pytanie, które od samego początku jego dziecko otrzymywało, od początku podstawki, to jest, czym jesteś dobry? I to jak mantra. W czym jesteś dobry teraz? Na pół roku znowu, w czym jesteś dobry? Tak, a jak mógłbyś to usprawnić? Może to jest droga, tak? Trudno mi powiedzieć. Proszę Państwa, tyle ode mnie. Zachęcam do dyskusji. Taki szybki wniosek. Proszę zachęcać córkę, żeby została księdzem. Bo z prezentacji wynika, że księża będą mieli... Zapewniony byt. Ciekawe, to zależy od tego, w jaki sposób rolę księży w społeczeństwie i w systemie ocenią superinteligentne, niekoniecznie maszyny, to nie muszą być, to mogą być różne struktury. Jeżeli te struktury pozbędą się społeczeństwa, to i księża nie będą potrzebne.
maszyną raczej się nie przydadzą. Natomiast, tak? Tak. W takim razie jest pytanie, jak będzie w takiej przyszłości może wyglądać władza? Bardzo dobre pytanie. Są dwie możliwości. Pierwsza możliwość to jest Singleton, to znaczy taki projekt, który gdzieś tam będzie zainicjowany w jakimś jednym z laboratoriów, rozszerzy się, będzie po prostu monopolem, tak? Zgadza się? Nie będzie miał żadnej konkurencji. Albo tak zwane modele multipolarne, to znaczy będzie wiele konkurujących ze sobą rozwiązań superinteligentnych, które albo będą mogły się ze sobą dogadać, albo będą ze sobą walczyć i wygra najsilniejszy. Także kwestia władzy będzie mocno zależna od tego, jaki będzie układ, czy jedna struktura, która bardzo szybko zdemoluje cały świat, czy będzie kilka. Druga rzecz, bardzo ważna, to będzie kwestia systemu wartości. Bo może się okaże, że superinteligentna struktura, czy też człowiek o inteligencji 230 przemnożone razy 1000 mieszkający w jednej wiosce, tak, zgadza się? Po prostu władzę to będzie miał głęboko gdzieś, za przeproszeniem, tak? Po prostu będą dla niego inne rzeczy ważniejsze, nie będzie ważna ekspansja. Będzie zupełnie co innego ważniejsze i to też jest bardzo ważna rzecz. Dlatego jednym ze sposobów zarządzania tym problemem jest po prostu wykształcenie odpowiednich systemów wartości i zaufanie, że później ta ewolucja, w momencie kiedy one już będą silniejsze od nas, pójdzie w kierunku raczej rzeczy dla nas bezpiecznych. Pan powiedział jedną rzecz, bo to słowo jest kluczowe, system. Tak. System opiera się na tym, że jeśli pan nie pasuje do systemu, to należy pana wyeliminować. No nie, no przepraszam, ale proszę zauważyć, że Indian nie wyeliminowano, tylko zamknięto w rezerwatach. Zaraz, wyeliminowano, bo nie pasowali do systemu. Aha. Nie, to pan, znaczy, to powiedział Andrew Jackson w 1832 roku, jeśli nie zechcą się przystosować, trzeba ich wyeliminować. Zamknięto w rezerwatach, bo fizycznie nie było możliwości wszystkich wyeliminować. Natomiast problem był taki, że biali woleli mieszkać w społecznościach indyjskich niż Indianie w społecznościach białych. Białych uważano za okrutnych, stosujących system wartości, który jest zupełnie wywraca do góry nogami. Mało tego, to co powiedział jeden z przywódców indiańskich. Wy, biali, jesteście tacy, że wszystko traktujecie na sprzedaż. Chcecie zrobić, że nawet wartości, które my mamy, czyli rzeczy, którymi dysponujemy, są wspólne. Jak można sprzedać wodę, powietrze, słońce? Biali wymyślili, że można sprzedać. Nie co, tylko jak. Można opodatkować wodę deszczową. Zgadza się. I teraz, jeżeli jest pan poza, a wie pan skąd jest ten, ta woda deszczowa akurat to jest Quantum of Solace, który był 0,07, to jest oparte na autentycznym wydarzeniu z Boliwii z 2001 roku. Opodatkowano, sprywatyzowano wodę, amerykańska firma, i opodatkowała ludzi od wody deszczowej. Zakaz był, w sensie systemu, zakaz był zbierania wody deszczowej. Niewiarygodne. A po, no wiarygodne. Znaczy powiedziałem, że dla mnie niewiarygodne. Zgodne z prawem. System zgodny z prawem, czyli system wartości. Obywatel ma prawo nie zgadzać się z prawem, a nie ma prawa łamać go. Każde łajdactwo można przeforsować prawnie i stwierdzić, jesteś poza systemem, unicestwić, bo nie pasujesz ze swoją inteligencją. System wartości, jest teraz taka kwestia, czy system wartości jest sztywny, czy system wartości jest elastyczny. No bo jeżeli teraz podchodzimy, powinni pozostać tylko ludzie dobrzy. Kto ma określić, kto jest dobry? Dobry jest ten, kto posiada superinteligencję. Ja jestem dobry, bo mam superinteligencję. Ale co to znaczy mam superinteligencję? No bo mam 230, no to właśnie, może pan robić nie, testy. Nie. My mówimy o pewnych strukturach, które mają IQ rzędu, nie wiem, milionów, tak? I po drugie, też ciekawostka dla państwa, trzeba było wypracować w pewnym momencie system pomiaru sprawności poznawczej dowolnego systemu, tak, aby rozszerzyć go na komputery o tego typu rzeczy. To jest osobna w ogóle grupa projektów badawczych, tak, no bo nie możemy dla maszyn tego typu, czy dla struktur typu połączone komputery w chmurze stosować odpowiedników miar ludzkich, tak, bo to są zupełnie inne. No, także czy się będą według tych systemów mają funkcjonować? Znaczy, proszę państwa, to jest tak. Ja jestem kształtowany z jednej strony przez to, jak już zostałem ukształtowany, bo sam jakoś decyduje moja wola, mój system wartości, a w drugiej połowie jestem kształtowany przez sytuację, w której się znajdę, tak? I teraz pytanie, w jaki sposób... Dobrze, powiem inaczej, tak? Fakt, że funkcjonuję w sieciach społecznych, używam telefonów, powoduje, że jestem inny, niż gdybym w nich nie funkcjonował, tak? Inaczej myślę, inaczej działam i tak dalej, i tak dalej. Pytanie teraz, jak będzie ewoluowało, jak będą ewoluowały te sytuacje, w których my się znajdziemy w funkcji tego, co rozmawialiśmy, nie? Ale mnie ciekawią jeszcze państwo refleksje na temat tego, co dziś i teraz robić. Co byście na przykład mojej córce poradzili, bo to jest ciekawe. Mamy poważnie. Ja się zastanawiam, czy tutaj nie pojawi się jakiś paradoks, bo z jednej strony to, co usłyszeliśmy, to tak spojrzałyśmy na siebie, to jest przerażające. Czyli w ogóle się zaczyna nie chcieć czegokolwiek. Bo po co, prawda, jeśli ktoś ma aż tak zarządzać, jak tutaj wspominaliśmy, jak była roztaczana ta wizja,
bo po co ma aż tak manipulować, wydaje mi się, że dzisiaj może aż tak nie ma wpływu na mnie i tak dalej, i tak dalej. Czyli w zasadzie beztrosko, łapki w górę, fantastycznie, bez odpowiedzialności, czyli może nie trzeba się doskonalić, bo po co, bo i tak będziemy unicestwieni, czyli z jednej strony... Bardzo tak, dekadenckie. Z drugiej strony taka wizja, że po co? Dzisiaj trzeba przewartościować system, swój system, nie wiem, wartości. Nieważne jest, jaką ocenę dostanę z matematyki, z historii, z polskiego, tylko ważne jest to chyba dobry kierunek, żeby to, w czym jestem dobry i co bym chciał, nie wiem. Niekoniecznie musi to przynieść mi pieniądze, niekoniecznie musi to stać się moim zawodem, nie? Ale będzie mi to sprawiało, jestem w tym dobry. Czyli tak... Nie interesuje mnie to, co się dzieje wokół, tak? Czyli cytuję tutaj i kto mną zarządza i co się dzieje z tą inteligencją. Tak? Nie, przepraszam. Pan użył takiego pytania, jestem w tym dobry. Pamiętam się film z seryjnym zabójcą. Robi to i jest w tym naprawdę dobry. Robię to. Oni rozłożyli ręce, bo jest w tym naprawdę dobry. Nikt nie wpadł na takie kombinacje, jak on wpadał. I teraz jest pytanie, zgodnie z systemem, działa, jest w tym dobry, bardzo. Ale nie można systemu wartości, on ma inny system wartości. Dla niego, na przykład, jeżeli system wartości jest taki, w konstytucji jest powiedziane w deklaracji niepodległości, każdy człowiek ma prawo do szczęścia. Dla niego szczęściem było upolować ofiarę. On był szczęśliwy, jemu to społeczeństwo dawało szczęście. Ofiara szła po ulicy, on ją upolował. On jest szczęśliwy. Uzyskał to, co mu gwarantowała deklaracja niepodległości. A to chyba nie jest zdrowy człowiek, nie? To jest chwast. No problem jest taki, że chwasty rosną łatwiej, bo inne rośliny musi pan uprawiać, a chwast sam wyrośnie. Ale czy on ofiara była szczęśliwa, jak została upolowana? A niech się ofiara to nie pyta. Ale proszę, miał też... Upolowana ofiara już nic nie czuje, także spokojnie. To dotyczyłem też konstytucja, więc on, korzystając z konstytucji, łamał konstytucję i prawo do głosu. No zgoda, ale konstytucja jemu też dała prawo do szczęścia. To jest jego system wartości. Nie, on siebie stawia jako osobę, która jest w świetle Jupiterów, ponieważ on ma prawo do szczęścia. Dobrze, ale... A teraz jest pytanie, co będzie, jeśli będzie społeczeństwo chwastów? Negując deklarację... To od nas zależy. Nie, ponieważ w myśl prawa w ogóle historycznego gorsze wybiera lepsze. No tak jest. No bardzo często. Wystarczy do wody wrzucić krople jadu i woda jest zatruta. Myślę, że tutaj podejście może być dwujakie, albo możemy się kierować poczuciem zagrożenia i zastanawiać, że przez genetykę możemy stworzyć taką inteligencję u człowieka, że on będzie w stanie przewidzieć, co ten system może wytworzyć. Albo zaufać, że skoro to będzie taka super inteligencja, to ten system wartości właśnie będzie na tyle odległy, że być może będzie pozytywny. Bo będzie, my się tutaj kierujemy własnym systemem wartości, zastanawiając się, czy oni nie zagrażają. A może wcale nie będą, bo będą tak wysoko, że właśnie tak jak pan powiedział, będą zupełnie czym innym się kierować. To nie jest też kwestia osoby, nie? Osobowości. Ale widzę, że Marcin już nas powolutku zaprasza na obiad, tak? Proszę Państwa, bardzo Państwu dziękuję. I miłego obiadu. Dziękuję bardzo.